Witam Was, kochani, naturalnie. Dzisiaj chciałabym Wam trochę przypomnieć o płytce gua sha, o której już Wam mówiłam. Pokazywałam Wam takie ruchy liftingujące podstawowe, które też drenują, czyli drenaż limfatyczny i ruchy liftingujące. A dzisiaj chciałabym Wam troszkę opowiedzieć o tym, skąd biorą się bruzdy wargowo-nosowe i jak sobie je fajnie rozluźnić właśnie przy pomocą płytki gua sha. Na poprzednich wideo też jest masaż transwokalny, czyli masaż od środka i jeśli chodzi rękami, ale można też sobie zastosować technikę językiem, czyli rozmasowywanie. Popatrzcie sobie w poprzednich filmikach. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć, skąd te bruzdy wargowo-nosowe nam się biorą. Oczywiście w grę wchodzi grawitacja, która jest nieodłącznym elementem procesów starzenia, na które nie mamy wpływu, ale możemy je trochę spowolnić. I jakie są przyczyny powstawania? Otóż właśnie grawitacja, gdzie mamy wpływ taki, że w momencie, kiedy siedzimy w jakiejś postawie niezbyt dobrej długo, taką postawą jest pozycja smartfonowa tak zwana, czyli w momencie, też mówiłam tutaj a propos podbródka, w momencie, kiedy telefon mamy niżej, ale wtedy też działa nam grawitacja i jakby całe, wszystkie tkanki, mięśnie opadają nam tu i z czasem tworzą właśnie tą bruzdę wargowo-nosową, jakby poprzez ciężar i grawitację. Więc jeżeli któraś z Was też ma trochę więcej tkanki tłuszczowej, czy po prostu większe policzki, bardziej okrągłe, więcej jest tutaj tej masy, to też to powoduje, że jest większe obciążenie. Wpływ jest też taki, że w momencie, kiedy śpimy na zwykłej poduszce i zgniatamy nasz, ja akurat tutaj mam antyzmarszczkową, która jest wyprofilowana, gdzie nie zgniata nie zgniata policzka, można ją nabyć w moim sklepie, ale jeżeli macie taką zwykłą, to przeważnie śpimy w ten sposób i zgniatamy sobie, zobaczcie, tworzą nam się i kurze łapki, i tutaj zgniatamy sobie policzek i przy tym właśnie bruzda wargowo-nosowa. Więc zważmy na to właśnie, jak śpimy, żeby sobie nie powodować zgniatania dodatkowo tego policzka, ale dzisiaj Wam pokażę, jak sobie fajnie rozmasować i podczas takiego masażu przy pielęgnacji, czy przy masażu, jak sobie rozmasować właśnie tą okolicę i zliftingować. Więc wszystkie te ruchy, które Wam pokazywałam, takie liftingujące w innym wideo, oczywiście też można sobie zastosować, ale skupić się tutaj na tej naszej poduszeczce przynosowej, ponieważ ten mięsień to jest mięsień dźwigacza, który podnosi nam, trzyma nam powiekę i trzyma nam właśnie kącik ust i możemy sobie właśnie w łatwy sposób rozluźniać tą okolicę mięśniową. Więc zacznijmy sobie od poduszeczki właśnie tutaj nosa, po kości policzkowej aż do skroni. Następnie od kącika ust, pod kością policzkową i aż do ucha. I później troszkę pod kącikiem ust, pod kością policzkową i też aż do ucha. I tak powtórzyć sobie około 10 razy najlepiej, przynajmniej raz dziennie, ale myślę, że to jest też fajne 2 razy dziennie. Tak samo można sobie dłonią właśnie liftingować, smarowując olejek czy krem. Pamiętajmy, że do użycia płytki gua sha powinna być skóra natłuszczona, chodzi o poślizg. Jeżeli ktoś nie lubi olejku, czy nie chce kremu, można też aloes, chodzi o to, żeby był poślizg. Ja używam oczywiście olejków. Przy olejkach czy przy tłustym kremie też dobrze jest i przy każdej w ogóle pielęgnacji wyrównać pH skóry, czy stonizować. Ja tutaj mam swoją mgiełkę, którą stosuję, ona jest na bazie hydrolatu, więc psikać sobie obficie. Można troszkę wklepać, oklepujmy sobie też, bo to też fajne oklepywanie sobie, pobudzanie tego kolagenu naturalnego i właśnie tą dolną okolicę, gdzie nam się też tworzą linie marionetki i bruzdy wargowo-nosowe. Też nie zapominajmy, żeby nas ten owal się fajnie modelował. Bierzemy troszeczkę olejku i delikatnie, tak żeby ten poślizg był. Można sobie połączyć z olejkiem eterycznym. Ja sobie już wcześniej nałożyłam, więc już nie będę.
Nie zapominajmy o szyi, dekolcie. Ja dzisiaj nie będę tego pokazywała, ale nie zapominajcie. Pamiętajmy też o oddechu, który możemy sobie właśnie sprawić przy nakładaniu olejku. To jest bardzo przyjemne, czy przy nakładaniu kremu. I teraz tak, bierzemy sobie tak samo płytkę głasza tutaj przy zaraz poduszeczce nosowej, czyli przy mięśniu dźwigacza i zataczamy sobie takie kółeczka delikatne. I w dół. I w dół. Od góry i w dół. Od góry i w dół. Można to sobie zrobić też od dołu, może nawet lepiej. Aczkolwiek ja skupiam się właśnie na tym miejscu, ponieważ on jest taki dość ważny. To są takie ruchy bardziej rozluźniające niż liftingujące. Następnie, tak jak pokazałam sobie, można zliftingować, czyli od poduszeczki, tak, od kącika i później jeszcze raz pod kącikiem. I następnie takie zygzaczki. Można sobie przytrzymać w ten sposób, albo tutaj za kącik ust, albo mięsień dźwigacza, czyli tutaj, tak żeby nam się ta skóra nie poruszyła i przytrzymać jakby pozycję. No i jeszcze taki ruch, gdzie też fajnie sobie podnosimy kącik ust, czyli cały ten, tutaj tą część mięśniową. Bierzemy sobie to serduszko, tak jakby tą część serduszka. I tutaj rozprasowujemy i mięsień dźwigacza właśnie ust. I rozmasowujemy bruzdę wargowo-nosową. Można sobie przytrzymać skórę w ten sposób. I ten sam ruch, tym dłuższym. Zobaczcie, jakie jest zaczerwienienie. Zaczerwienienie jest całkiem normalne. Pamiętajmy, że wtedy pobudzamy krążenie krwi. Więc jeżeli nam się nie utrzymuje, to znaczy, że to nie jest uczulenie z jakiegoś kosmetyku, tylko właśnie po prostu naturalny proces. Pamiętajmy, że też ćwiczenia jogi twarzy bardzo fajnie działają tutaj właśnie wzmacniając tą część, wzmacniając policzki, podnosząc owal i właśnie postawę, gdzie często mówię, że szyja jest jakby fundamentem naszej twarzy. Wszystkie ćwiczenia rozciągające szyję, prostujące, otwieranie klatki piersiowej, ściąganie łopatek, prawidłowa postawa bardzo fajnie wpływa na owal właśnie tej części dolnej i bruzd wargowo-nosowych. Na dziś to wszystko, do zobaczenia. Piszcie w komentarzach koniecznie, co Was interesuje, jaki temat. I też zapraszam na TikToka, ponieważ prosiłyście, więc jestem też na TikToku. Tam będę tylko takie, myślę, minimalistyczne jakieś porady dawać. Jeżeli macie jakieś pomysły, bardzo chętnie i będę wdzięczna za te komentarze i pozytywne, i negatywne. Też fajnie poczytać, od Was się też uczę, czego Wy potrzebujecie. Pa, pa!